Cześć, tu Sylwia z Nestera. Wielu z Was pyta mnie o przydatne strony do nauki języka norweskiego. Dlatego dzisiaj mam dla Was 5 propozycji, dzięki którym nauka będzie ciekawsza niż tradycyjne wkuwanie. Jedziemy! Pierwsza z nich to forvo, na której możecie sprawdzić wymowę różnych norweskich słówek. Słowa te czytane są przez native speakerów, rodowitych Norwegów, więc nie musicie martwić się o to, czy zostały wypowiedziane poprawnie. Wielu moich uczniów nie lubi uczyć się gramatyki, dlatego teraz mam dla Was 2 propozycje. Pierwsza z nich to gramatik, na której poczytacie o różnych zagadnieniach gramatycznych, oraz norsksidene, gdzie przećwiczycie zdobytą wiedzę w praktyce i rozwiążecie kilka zadań gramatycznych. Jak sami widzicie, na gramatik.com znajdziecie wiele różnych zagadnień gramatycznych, jak m.in. konjunktioner, subjunktioner, setningsadverb i wiele, wiele innych. Z kolei na norsksidene wybieramy odpowiednią kategorię, jak na przykład adverb, i pod teorią znajdziemy interaktywne ćwiczenia. Tak jak na przykład to, gdzie musimy wybrać, czy jest to adverb, czy adjektyw. Jeśli dopiero zaczynasz naukę języka norweskiego, to fajną stroną dla Ciebie będzie Salabi, czyli strona, z której korzystają norwescy uczniowie szkół podstawowych. Znajdziesz tam zarówno ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, jak i ćwiczenia ze słuchu. Znajdziesz tam także dyktanda, gry oraz quizy na poziomie podstawowym. Część zadań nie jest niestety dostępna, ale jest także sporo materiału zupełnie za darmo. Na Salabi znajdziecie także różne zagadnienia tematyczne, jak na przykład o Wielkanocy, która była całkiem niedawno. Wybieramy interesujący nas poziom i możemy na przykład poczytać sobie o polski krim, rozwiązać quiz, posortować słowa. Kan du hjelpe? Hvilket ord skal hvor? I ostatnia propozycja to yrkesnorsk, na której znajdziecie słownictwo z różnych działów, jak na przykład praca zawodowa czy życie codzienne. Jeśli lubicie nagrania, pytania do filmu lub też zadania z lukami, to ta strona z pewnością Wam się spodoba. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione strony do nauki języka norweskiego. Zapraszam Was także na Mesterowego bloga, gdzie pojawia się dużo ciekawych zagadnień odnośnie języka norweskiego, ale nie tylko. A my widzimy się już za tydzień. Ade!